Siemanko, z tej strony RAM Faktory, Kuba i Tomek. Zapraszamy Was na test Jeepa Grand Cherokee oraz Chevroleta Suburban. Przechodzimy od razu do pierwszego samochodu. Myślę, że zaczniemy od wymiaru europejskiego, czyli Jeep Grand Cherokee z silnikiem 5,7. 5,7? 5,7 litra, słuszny silnik. Ogólnie dość rzadka opcja nawet jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ponieważ zdecydowana większość na aukcjach jest z silnikiem 3,6 litra. Też dobry, ale 5,7 to jest jednak 5,7, nie? Jest zdecydowanie inaczej, chociaż tam po niej wiele nie ma, no ale moment jest całkowicie inny. Dokładnie. I dużo, dużo lepiej to jedzie. Mamy tutaj wersję Trailhawk, można pomylić z Trackhawkiem, ale to są jednak dwa zupełnie różne samochody. Trailhawk to jest wersja taka bardziej uterenowiona. Różni się od zwykłego Jeepa Grand Cherokee z pneumatycznym zawieszeniem, ponieważ tu ma pneumatykę. Trailhawk podnosi się wyżej aniżeli zwykły Grand Cherokee. Tutaj mamy inny zderzak. Tutaj mamy takie haki offroadowe do przyczepiania sobie jakichś tam szekli, linek czy czegoś jeszcze. Troszeczkę inny właśnie ten kąt natarcia ma ten zderzak, tak samo troszeczkę inaczej ten przód wygląda jak... Dokładnie. Jak standardowy Jeep. No i jednemu się to podoba, drugiemu nie. Szare, nie ma szare poszerzenia takie, listewki, no. Mamy emblemat z napisem Trail Rated. To jest emblemat przyznawany Jeepom, które przechodzą jakby 5 testów sprawnościowych, które są ustanawiane przez Jeepa. Jak ten samochód je przejdzie, no to dostaje taki znaczek i wtedy można powiedzieć, że to jest w 100% stricte offroadowy Jeep. Może zobaczymy sobie bagażnik. Skoro to ma być duży SUV, to znaczy pewnie, że też bagażnik ma duży. Sprawdźmy go sobie. Przy okazji tutaj omówimy sobie tutaj emblemacik Trailhawk. Taki... Bardzo ładnie wygląda. Tak. Bardzo ładnie wygląda. Taki... To był orzeł? Nie. Orzeł to był eagle. Nie no, nieważne. Dobra, wytniemy to. Kurzy orzeł. Tu mamy kamerkę cofania od razu. No i co? Otwieramy. Automatyczna klapa. Piękna rzecz. No i co? Jest tu jakieś tam miejsce załadunkowe. No jest. Trochę tutaj można włożyć, fotele można również złożyć, także się robi jeszcze więcej przestrzeni. To jest fajna rzecz. Gaz. Podtlenek. Podtlenek LPG, instalacja gazowa. Do 5,7 bardzo lubimy zakładać. I te samochody też bardzo lubią. Bardzo lubią ten gaz, fajnie go znoszą. Bardzo dobrze się tym jeździ. Mamy wnętrze Jeepa. Tutaj można od razu zauważyć. Inny lewarek do zmiany przełożeń niż we wszystkich innych Jeepach. Tutaj na kierownicy mamy emblemat Trailhawk, tak samo wyróżnik tej wersji. Mamy tutaj co? Duży monitor. I co to nam się od razu pokazuje? Podgrzewane i wentylowane fotele, bogata wersja wyposażeniowa. I możemy sobie przejść tutaj. Tu są wybory trybów jazdy. Tym pokrętłem sobie wybieramy. Co my tu chcemy z tym samochodem zrobić, po jakim terenie chcemy jeździć. Mamy tutaj podnoszenie i opuszczanie samochodu na pneumatyce. I mamy 5 trybów jazdy, czyli zaczynamy od trybu automatycznego, który się dostosowuje sam, jakby do nawierzchni, po której jedziemy. Mamy tryb kamieni, błota, piachu i śniegu, czyli system napędowy jakby dostosowuje się do warunków, po których jedzie samochód. Tutaj mamy sobie przycisk od reduktora, napęd 4WD low oraz asystent jazdy z góry, który trzyma jakby stałą prędkość zadaną, żeby móc sobie normalnie, bezpiecznie zjechać. Z góry. Media możemy sobie połączyć telefon, można Android Auto uruchomić. Tak jak mówiłem, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, kamera tylna, aplikacje Uconnectu, sterowanie klimatyzacją, nawigacją oraz telefonem. Akurat nie jest podłączony. Napis na fotelach. Fotele są takie jakby bardziej kubełkowe, aniżeli w zwykłym Grand Cherokee. Mamy czerwone przeszycia. Tutaj mamy materiał alkantarowy. Bardzo fajne, przyjemne dotyku. Tutaj mamy jakiś tam schoweczek podwójny. No i tutaj jest jakiś tam tryb sport, ale to wiadomo, to rzadko jest używany w tym samochodzie. Ciekawostka, dokładnie ta sama płyta podwoziowa co w Dodge Durango, tylko Durango jest troszkę dłuższe i większe. Chyba tylko wyszedł raz z auto, musiał się wypoziomować. Dokładnie, ciężka dupa strasznie. Poczciwy silniczek 5,7 koni. No, 360.
jakoś tak chyba ma, nie? No 360 około. No. Powiedzmy, nie? Bo to... W zależności jakie źródło podaje. Ile ma. Ale średnio jest 360, czuć te 360 koni. Mhm. Przy tym nadwoziu, bo to jest akurat lekkie nadwozie, jedzie to całkiem fajnie, całkiem zwinnie, więc bardzo fajny silnik. No 6.4 wiadomo, jest troszeczkę innym silnikiem, bo też występowały 6.4 SRT. Akurat no, one były na rynku europejskim jeszcze dostępne, 6.4 SRT. Tak. I one właśnie były. Te 5.7 właśnie nie było u nas, ale 6.4 były. No też wizualnie one inaczej wyglądały, no i cena też tych samochodów jest całkowicie inna, ale załóż silnikami tam troszeczkę te silniki bardziej kłopotliwe były, bo coś tam z nimi się działo. Z tymi silnikami jednak zdecydowanie mniej, są bardziej wytrzymałe. No, przede wszystkim przykładowy koszt części, jakiekolwiek filtr oleju 40 zł. Tak, to są śmieszne ceny. Tutaj, śmieszne. Tu akurat się zdarzyło, że pompa wody się popsuła. Zużycie wody jednak ma przebiegu coś tam 100, 101 tysięcy czy 102 jakoś, tak? Nie, 120, przepraszam. No to pompa wody już miała prawo troszeczkę się zjechać. 800 zł w serwisie. No, w serwisie normalnie się dzwoni. Oryginalna część. Więc tak, do dowolnego serwisu. Dzień było, więc nie było żadnego problemu. Do dowolnego serwisu Fiata można się dodzwonić, zamówić części do tego, wszystko jest. I tak było właśnie, do Fiata się zadzwoniło. Dokładnie. I dzień już żeśmy mieli, bo mieli na półce, więc... Jeśli chodzi o cenę tego samochodu w Stanach, mamy takiego Jeepa z tego roku, już od około 10 tysięcy dolarów można kupić, sprowadzić. Jakby ktoś chciał z Was, to serdecznie zapraszamy. Sprowadzimy wszystko. No, no to co, tutaj jedziemy. Wygodnie się siedzi, w miarę trochę wysoko. Ja przyzwyczajony do niskich. To sobie możesz zniżyć, to tam wiesz tam. No, nie będę zmieniał przerzutek. No taki, też kanapa. Znaczy no, pneumat już tak, no, pneumat jest, już tak no. działa, no to... No. Stawia sobie pody, ale znowu przy dużych prędkościach sam się obniża, nie? No, także można nie w miarę normalnie brać zakręty. Nie, powiem, że bardzo dobrze jedzie, bo jeździłem nim na maksa, a jest odcinany przy 190, bo sprawdzałem. W Niemczech? Tak, oczywiście, no nie w Polsce, bo nie można. No dokładnie. I w zakrętach też bardzo dobrze się sprawuje. To jest 8 biegów skrzynia, nie? Tak jest. 8 HP, mieliśmy znak teren zabudowany, teraz zobaczymy, jak szybko rozpędzi się do 90. Łopatki, wuja, dzina. Daje radę. Tu do 90, to jest, no tak. No 90 jali. Do 90, tak. Ósemeczka, jedziemy. Ile tak w trasie potrafi spalić gazu? Z 12? Znaczy przy ostrej jeździe 15-16, ale jest w stanie zejść poniżej 15. No a przy takiej normalnej jeździe z, nie wiem, 100 na tempomacie? A to nie, to on zejdzie spokojnie, kurczę, to z 12 litrów, tylko ten samochód tak spokojnie może nie jeździł, ale a nie wiem, bym musiał żony zapytać. No właśnie. To żona tym autem bardziej jeździła, jak... Ja raz widziałem, jak mieszkałem w Poznaniu, to widziałem konkurs na to, kto przyjedzie większym samochodem pod przedszkole, po dzieci. Przyjechała baba Range Roverem, druga baba przyjechała Toyota Land Cruiser V8, jeszcze tylko brakowało, żeby trzecia przyjechała wywrotką z kamieniołomu. A to byłoby ciekawe. Szczerze, nie jest to też mały samochód, nie? No nie jest mały, ale przy tej mocy ja byłem pewny, że RAM ma przy tym samym silniku w tym roczniku 400 koni, nie? Tutaj tak. Jednak ma 360. Mm. Spodziewałem się, że to będzie dużo słabiej jeździło i no, że będzie kicha, ale jak wsiadłem w pierwszą jazdę próbną, jak zarejestrowało się to auto, to byłem mega pozytywnie zaskoczony, mega pozytywnie, bo jak trzeba, to naprawdę goni to auto, możesz w teren pojechać. A w sumie tak, racja. No. Przecież to jest trailhook. No tak. A to moja pierwsza lekcja offroadu. A ty to, jaki to offroad? Ale... Dla mnie to jest offroad. Troszkę nazwy te lepiej. Ja tędy jechałem na pasażerze Volkswagenem Borum. I dal, widzisz, i bezproblemowo dała radę. No, więc... Bora za 500 dała radę, nie rozsypała się. Kurde, ciekawe. Co ciekawe? Znaczy, Subusia tego nie będziemy prowadzić chyba. Dlaczego nie? Kurde, dobra. A dlaczego nie? Subuś? On sobie bardzo dobrze radzi w terenie. Na pewno gorzej jak on, bo no. Jest bardziej przystosowany, Subus jednak jest na szosę. I... Ale ten ma reduktor, Suburban nie ma. No nie ma. No. Oj, chyba ma. Reduktor? Lowy chyba ma. A zobaczymy zaraz. Coś mi się wydaje, że chyba ma. Tak kurde, powiem szczerze, że ta pneumatyka daje jednak trochę, bo jadę sobie po takiej dróżce kamienisto-błotnej i jest zajebiście. Czyli jadę 30 na godzinę w tej chwili, nie? To spokojnie możesz jechać 60 i będziesz tak samo bardzo dobrze i komfortowo jechał.
Te, no. Zajebiście. No. Ale kurde, muszę sobie kiedyś od pana Hammera pożyczyć, nie? No, Hammerem ci się gorzej jechało, bo jest dużo szerszy i nie czujesz no tej skrajni. No dobra, ale jest... Hammerem. No, no tak, no w sumie. A może na pewno nakręcimy coś. Nie no, ale jak ktoś chce takiego SUV-a i na przykład nie lubi europejskich marek typu, nie wiem, jakieś tam Audi, Q7, BMW, X5, tego typu rzeczy, no to ogólnie zajebisty wybór taki Jeep. Gdybym miał wybrać, to 6-4 drogi, a znowu 3-litrowego diesla w życiu bym nie kupił. No 5-7 ze Stanów można mieć w cenie 3-litrowego diesla. Dokładnie. Hmm? A jak się założy pod tlenek, to jest jeszcze taniej. To jest jeszcze bardziej ekonomiczny samochód. No i tu są pole do, jest pole do popisu. Ale to jest inna jazda. Raz na to tak, bo tutaj akurat żona jeździła i nie chciała mieć głośnego wydechu, bo oczywiście gdybym ja tym jeździł, to byłoby coś tam poprzerabiane, może nie za mocno, ale byłoby coś przerobione. No ale żonie to bardziej odpowiadało. Ale nie, no nie można powiedzieć, że Jeep jest niewygodny. Jest naprawdę fajny. Podoba się dla mnie, jak to mówi taki białoruski, białostocki youtuber. Białoruski. I co? I przenosimy się do Chevroleta. Zobaczymy, jak to wygląda. Samochód Chevrolet Suburban, rocznik 2017, wersja wyposażenia nie najgorsza, nie najlepsza. LT. Silniczek 5,3 litra. No niestety nie było wtedy w Suburbanów w tych silnikach 6,2, więc no, szkoda, dopiero później zaczęły wchodzić te 6,2 silniczki. Pewnie byłoby wtedy 6,2, no ale jak okupowałem, to był roczny, to jeszcze tych 6,2 w tym nie było. Jeden z najlepszych samochodów, które posiadałem, najbardziej nie wiem, wygodny. Moje dzieci bardzo lubiały ten samochód, bardzo dobry samochód wypadowy, bo i dużo bagażu się pakuje i dzieciaki mają bardzo dużo miejsca, więc nawet za dużo tego miejsca tam było, bo latali. Uciekali, cokolwiek robili. Były krótkie Suburbany? Były. Nazywały się Chevrolet Tahoe. O, wtedy był dużo krótszy? Dużo krótszy. Szyba była mniejsza, oś cofnięta, inne drzwi, czy cokolwiek, ale... No. Wygląda wtedy w ogóle jak jakiś taki nieproporcjonalny. Taki nieproporcjonalny, dlatego ten SUV to jest no, zdecydowanie większy, pakowniejszy, no i pełnowymiarowych 7 osób. Życzyłby to... Jeep ma mniej niż 5 metrów. No. To będzie miało 6? Może mieć. Podejrzewam, że w centymetrach, jak policzymy, to będzie miał więcej jak metr. Wkleimy wam tutaj dokładne wymiary będzie, tych samochodów. Będzie. Tutaj jest o czym opowiadać. Ja podejrzewam, otworzę ten bagażnik i się echo będzie niosło. No prawie tak jest. Mamy tak elektryczną jest. Klapę również. No i co? Bagażniczek mamy, można powiedzieć, dość wymiarowo podobny jak w Jeepie, ale zwróćcie uwagę na to, że to jest trzeci rząd siedzeń, nie? To jest wygląda mistrzostwo świata. Podobnie, nie? Tak, tak. Te siedzenie się składa i w ogóle się zapomina o tym. Tutaj się normalnie można rozłożyć materac, spać. I tak ludzie robią. I tak ludzie robią. Mam znajomych, którzy właśnie tak jeżdżą, rozkładają materac i sobie właśnie gdzieś nad wodą stają, otwierają klapę rano i sobie kaweczka czy coś i sobie w materacyku sobie siedzą. Zresztą nawet można pokazać, nie? Tu luka na wszystko, więc można lodóweczki i tym podobne, czy zabawki dzieci, bo to różnie jest. Kto co potrzebuje, ten sobie może konfigurować ten samochód jak chce. Ale 7 osób, bo akurat tu jest wersja 7-osobowa, są wersje 8-osobowe. Nawet jeżeli są już te takie najbardziej proste, można zrobić te samochody, wychodziły w wersji 9-osobowej. Nie ma wtedy tunelu, jest tutaj fotelik i tutaj jest potrójny fotel. Tu tak samo jest potrójny i wtedy no jest to już praktycznie jak bus. Nie jak mamy 9 osób i bagażnik. Siedzę w Chevrolecie Suburbanie z 2017 roku. Fotel mamy, można powiedzieć, kapitański, typowo amerykański, miękki. Jak na kanapie u babci się można rozłożyć. Co my tu mamy? Typową amerykańską dźwignię, wajchę do przełożenia, zmiany przełożeń do przodu, do tyłu na luz. Kluczyk, niestety. Niestety w tej wersji mamy taki kluczyk. Mógł być keyless, no ale tutaj akurat nie ma. Mamy ekran dotykowy z jakąś tam nawigacją. Można sobie też połączyć telefon. Mamy podgrzewane fotele, co ciekawe. Osobno możemy sobie włączyć cały grzany fotel i samo oparcie. Jak ktoś nie lubi mieć w dupie ciepło, no to sobie tu może włączyć. Mamy tutaj elegancko zdobione drewnem z tryskarki. Fajne materiały. Co jeszcze można powiedzieć? Mamy miękką deskę. Miękką deskę z przeszyciami. Nie skrzypi. Skrzypi, ale nie aż tak mocno jak na Amerykańca.
Ale w czasie jazdy nie skrzypi. Nie skrzypi, ponieważ tu jest tak miękkie zawieszenie, że tutaj nie ma w ogóle prawa nic skrzypieć. Przede wszystkim to jest fura na ramię, więc na nadwozie się to jakoś nie za bardzo przenosi. Elektryczne fotele mamy z pamięcią ustawień. Wszystkie cztery elektryczne szyby, to wiadomo. Tryby do jazdy, bo to auto też oczywiście ma napęd na cztery koła. Były też telenapędowe, ale to ma akurat napęd na 4x4. Można sobie przełączać. Jakieś tam czujniki parkowania, asystent pasa ruchu, regulowane. Zwalniacz i akcelerator. Pora jest na taką ciekawostkę, mianowicie Chevrolety Suburbany są używane przez amerykański Secret Service do włożenia prezydenta w kolumnie. Prezydent oczywiście jeździ sobie swoim tym opancerzonym Cadillaciem, ale wokół niego, bestią tak zwaną, ale wokół niego jeżdżą zawsze Chevrolety Suburbany, Tahoe, te modele, ta generacja oraz poprzednia. Tutaj też taki fajny patencik, tu się naciska przycisk. Proszę bardzo. Głęboki schoweczek, można sobie tam chować co kto chce. Nie wiadomo. Do końca, bo tam jeszcze masz port USB, tu są monitory, proszę pana, przed nim zrobi rząd. Tu jest gdzieś nawet gdzieś, tu jest nawet pilot do sterowania do niego. No i sobie oglądasz filmy, nie? Tak samo masz tutaj CD-a, co jest rzadkość już w tej chwili, masz na płyty, bo tak samo płyta, filmy, no. Możesz płytowe kurde wrzucać. Jak jechaliśmy do Warszawy tym samochodem, to z tyłu graliśmy sobie z chłopakami na Xboxie, na tych ekranach, także można w tym aucie robić co się chce, jak w domu, tylko kuchni nie ma. Właściciela trzeba? Ja to naprawię. Właściciela trzeba? Udało się. No, mamy tu silniczek. Pierwsze co mi się teraz rzuciło w oczy, przy okazji otwierania tej maski, tutaj nie ma siłowników. Tutaj są takie sprężynki, jak w latach 60. Silnik 5,3 litra. Którego praktycznie też tutaj nie widać, bo jest tak głęboko wsadzony, że wygląda jakby to był 1,3. Dokładnie. Fajnie to pochowane. Też tutaj jest, też mamy podtlenek LPG. Mimo tego, że jest wtrysk bezpośredni. Bezpośredni, było to kłopotliwe, ale dało radę to zrobić. No i wbrew pozorom, auto waży prawie 3 tony, całkiem dobrze się odpycha, jak na tą moc, na to wszystko. I na podtlenku też jest ekonomicznym samochodem. Rzadkość, ale jest. Tylko, że tutaj w tym przypadku mechanicy tego nie znają w ogóle. W ogóle tego silnika, bo one się nie psują. One się nie psują. Olej, najważniejszy, tylko i te samochody się w ogóle nie psują. Ani skrzynia, to są wszystko rzeczy jeszcze pancerne, bo tu jest ta starszej generacji skrzynia, już nie ta nowa 10-stopniowa, bo to te, a to jest właśnie stary, w miarę stary, bo już dołączony jednak jest ten system bezpośredniego wtrysku paliwa. I w połączeniu z tą skrzynią jest to, to co wiem, niezniszczalne. No, przynajmniej mnie przy 4 latach użytkowania tego samochodu nic się nie stało. Jedynie co to kiedyś zaskoczyło, no ale niestety kuny, które są tu, kabelki mi pojadły, kurczę, od świec przy trasie, no to wyszło nam około 17-16 litrów gazu, a 2 do 3 litrów benzyny. W mieście jest całkowicie jest troszeczkę inaczej, bo jednak pali około 18-20 litrów gazu, ale tak 4 litry benzyny sobie wciągnie. Ale to i tak przy tak wielkim aucie, to i tak nie są duże koszty. Roczniki mniej więcej takie, 16-17, one chodzą od około już 11-12 tysięcy dolarów, już w tej chwili można kupić. Uszkodzone w lekki sposób. Można to naprawić, tylko właśnie jak z dostępnością części do tego samochodu? Wszystko w tej chwili można kupić tutaj. Jedynie te, no cięte, to znaczy nie cięte elementy, ale typu błotnik tylny. Poszycia jakie? Poszycia czy coś. Akurat tylny błotnik był w tym samochodzie wymieniany. Zamawiałem go w Stanach, wyszedł kurczę 1/3 ceny tej, która była tutaj proponowana, ale reszta typu blacharka drzwiowa, czy błotnikowa, czy zderzakowa, trapowa, wszystko jest tutaj dostępne. No to co? No to tak, robimy jak w amerykańskich filmach, jak wsiada policjant do radiowozu, odpala, jedziemy. I to jest właśnie Ameryka, ten drążek taki już bardziej europejski się zrobił, nie? Ale to jest właśnie to i za to lubię. I czy to był Cadillac, tak. Czy to był Yukon. Typowo analogowy drążek amerykański. No ale zmienili to teraz w tych najnowszych modelach, no i to no. Tak nie ma tego klimatu. Wygląda. Nie ma tego klimatu właśnie. To było takie typowo po amerykańsku. Zaryzykowałem stwierdzenie, że jedyny. A to jeszcze wersja sport w ogóle, nie? Bo to tak LT i tak jak było w papierach napisane, że sport, wersja nawet z tymi hakami, to już z hakami jeszcze ani jednego nie spotkałem w ogóle, żeby miały oryginalne haki z przodu. Ale od razu pierwsze co się czuje, to to, że
Jeep ma o wiele bardziej bezpośredni układ kierowniczy, bo tutaj jest tak. No ale to jest czysta kwintesencja Ameryki. Takiej typowej, rdzennej, na ramię. Bo Jeep, żeśmy nie wspomnieli, Jeep jest samonośny. Mm-hmm. A to jest ramówka jednak. A to jest ramówka. Tak. Ta sama rama praktycznie co w pick-upie, w Silverado. No chyba tak. Mhm. Jest to samo? Bardzo podobne konstrukcje. Nie? No to jedziemy sobie. Ale patrz, jak tu się jedziesz, tu płyniesz tym autem. No, a ja tak patrzę, wóz trochę sportowy, bo są dwie cykorłapki. I że co jest? Dwie cykorłapki. Ale że co to jest? No to i to. A no tak, cykorłapki. Nie słyszałem tego. Dobre. Co to jest fajne, jest prędkością już do 140 na godzinę, jak w maluchu. No widzisz, tylko 140 możesz jechać, koniec. No. No. Ale na szczęście się... ten cyfrowy, który tam się zmienia, niewskazówkowy, daje trochę więcej. No. No to ten, to co, no to... No nie ma takiego odejścia jak, ale... Nawet w tłumik strzelił. Nie, tutaj czuć na pewno tą uwagę. Po prostu jedzie. Nie ma tutaj takiego... Jeep jest nieporównywalnie szybszy, to na stopu. Nieporównywalnie lżejszy tam jest. A czego pan tak się przestraszył? Nie wiem, bo jadę samochodem długości 5 km. Zaskoczyłeś mnie teraz. Spanikowałeś. No trochę. Zesrałem, obsrałem zbroję. Czuć. Fotel będzie szczęście. Ej! Co? Dobre! Co? To się prowadzi. No a jak mówiłem, to nie wierzyłeś. Nie powiedziałem, że nie wierzę, ale to się faktycznie prowadzi. Jak żeśmy w pierwszej wersji go zrobili, to nie dało rady jechać. Tak od zderzaka odbijało, że ten dźwięk wchodził do kabiny, że było masakra. Powyżej 70 na godzinę nie szło jechać. Nie szło jechać. To jak ktoś mówi, że nie kupi tego, mimo tego, że komuś się samochód podoba, nie? Mhm. Nie kupi tego auta, bo się będzie ciężko nim zaparkować. Tak. I to jest... Co to jest za problem? Ludzie wystarczy mają trochę samozaparcia. Ale jakby to... wszędzie się da zaparkować każdy samochód. No, ciężarówki ludzie parkują. Jeżdżą kierowcy zawodowi na co dzień, mieszkają w tych ciężarówkach. Parkują, faktem są specjalne parkingi dla ciężarówek, wiadomo, nie? No ale... Nie zaparkujesz, nie? No ale jeśli chodzi o te terenowe właściwości, jadę nim tak samo jak Jeepem, podobnymi prędkościami. I jakoś nie skaczemy i bardzo. Nie skaczemy, nie czuć tego też. Ale mam wrażenie, że pewniej tym autem jedziesz jak tamtym. Nie, bo ja wtedy pierwszy raz tam jechałem, nie? Aha. A tutaj już jest, i przede wszystkim trzeba zaznaczyć, ja tu jadę na tylnym napędzie. No cały czas. No to w sumie tak, tak, tak. No i tutaj mamy opony no, niskoprofilowe. Niskoprofilowe. Dwudziestki na 45 profilu, a tam były osiemnastki, tam chyba 65 profil, więc ta opona też dobrze wytłumiała. Tak, tutaj tak, nawet tak. Ta sama felga powoduje, że auto jest sztywniejsze troszkę, no, my jedziemy, ale i tak jest bardzo dobrze. My jedziemy w offroad bulwarówką. Ale czuć tą masę, że ona go delikatnie ściąga na lewo. No właśnie, bo już jest przez to, że jest lekko śliskie błoto, nie? No i pochylenie, nie? I pochylenie. A przede wszystkim, jakby komuś się spodobał Jeep Grand Cherokee, ale nie może go kupić ze względu na to, że ma większą rodzinę, bo z większą ilością osób jeździ, to jest na to sposób. Z 7-miejscową ilością osób był Dodge Durango. Tak jest. To jest praktycznie ten sam samochód, tylko trochę dłuższy. Wygląda trochę inaczej, wygląda ale zawieszenia inaczej. Wszystko podłoga. Zawieszenia wszystko jest to samo. Toczka w toczkę to samo. Tak jest. Jeszcze raz tego dźwięku trochę. Fajnie strzela przy tych zmianach biegu. Jakbym miał wybrać dla siebie samochód, no to sorry. Sorry, ale ten ja pan też, jest dla mnie. Ja też, bo jeździłem właśnie tym autem. Ten pan jest dla mnie. To co? Zostawiamy was z waszymi przemyśleniami na ten temat. Jeżeli bylibyście zainteresowani importem któregokolwiek z tych samochodów albo jakiegokolwiek innego, to serdecznie zapraszamy was do kontaktu. Pamiętajcie subskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, kliknąć łapkę w górę, przejść na nasze social media, piszcie, kontaktujcie się, a my żegnamy się z wami. Trzymajcie się. Na razie. Na razie.